Witajcie. Okręty podwodne, zwłaszcza atomowe, stały się uosobieniem postępu technologicznego. To na łodziach przewożących najbardziej śmiercionośną broń pojawiają się zwykle pierwsze, najnowocześniejsze rozwiązania. Łodzie podwodne z tradycyjnym napędem spalinowo-elektrycznym okazują się natomiast dość skutecznym sposobem rozwiązywania niektórych problemów i mają szereg zalet w porównaniu z okrętami atomowymi, szczególnie podczas działań na obszarach przybrzeżnych i płytkich morzach. Do tych zalet należy niski poziom hałasu, duża zwrotność przy niskich prędkościach i porównywalna siła uderzenia. Ponadto wejście do marynarki wojennej niejądrowych okrętów podwodnych wynika w dużej mierze z niskich kosztów ich budowy i późniejszej eksploatacji. Jednocześnie mają szereg wad, w szczególności ograniczony czas przebywania w pozycji zanurzonej ze względu na małą ilość energii w akumulatorze. Aby naładować taki akumulator, łódź podwodna musi wynurzyć się na powierzchnię lub skorzystać z trybu pracy silnika wysokoprężnego pod wodą, co zwiększa prawdopodobieństwo jej wykrycia za pomocą radarów, podczerwieni, środków optyczno-elektronicznych czy akustycznych. Istnieje kilka sposobów zwiększania zasięgu pod wodą, z których główny to po prostu rozwój naukowy, techniczny i technologiczny, mający na celu ulepszenie tradycyjnego napędu niejądrowych okrętów podwodnych i ich komponentów. Wyjściem z tej sytuacji może być zastosowanie na łodzi podwodnej pomocniczego napędu niezależnego od powietrza. Trzeba zauważyć, że w tych obszarach techniki, w których zaczyna stosować się silniki Stirlinga, następuje swoisty przełom technologiczny. Dla przykładu, zastosowanie silnika Stirlinga w szwedzkich, niejądrowych okrętach podwodnych znacznie zwiększyło możliwości ich ukrycia i dokonało prawdziwej rewolucji w dziedzinie budowy łodzi podwodnych. Pod względem niewidzialności i innych cech nie tylko zbliżyły się one już do okrętów o napędzie atomowym, ale pod niektórymi względami nawet je przewyższyły. Tak podczas dwóch ćwiczeń na Atlantyku, które odbyły się w 2003 roku, szwedzki okręt podwodny Gotland z silnikami Stirlinga Kokams V4-275R wyprzedził hiszpański okręt podwodny z konwencjonalną instalacją spalinowo-elektryczną, a także francuski atomowy okręt podwodny. Na Morzu Śródziemnym szwedzka łódź praktycznie kierowała inscenizowaną bitwą z amerykańskim atomowym okrętem podwodnym Houston. Warto zaznaczyć, że cicha i wysokowydajna jednostka Gotland okazuje się 4,5 razy tańsza od swoich atomowych rywali. W latach 2005-2007 okręt podwodny Gotland wydzierżawiono Stanom Zjednoczonym w celu wykorzystania go w ćwiczeniach jako podwodnego wroga. Szwedzka załoga wyraźnie pokazała swoim amerykańskim kolegom, jak trudno bronić się przed nowoczesnymi, niejądrowymi okrętami podwodnymi, które charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Podczas ćwiczeń łódź podwodna Gotland z sukcesem przeprowadziła atak na całą grupę lotniskowców i zatopiła lotniskowiec o napędzie atomowym klasy Nimitz Ronald Reagan. Ten okręt podwodny może przebywać pod wodą blisko 30 dni zamiast kilku, co znacznie utrudnia jego wykrycie. Oprócz zastosowania hybrydowego napędu spalinowo-elektrycznego, łódź ma szereg cech konstrukcyjnych, które służą zmniejszeniu własnego poziomu hałasu i zwiększeniu niewidzialności jednostki. Wszystkie mechanizmy są dźwiękoszczelne i zamontowane na specjalnych gumowych amortyzatorach, które redukują poziom wibracji i hałasu. Kształt korpusu i specjalne powłoki służą zmniejszeniu własnego szumu hydrodynamicznego, promieniowania podczerwonego i pola odbicia akustycznego. W połączeniu z cichą pracą generatora Stirlinga i niską prędkością śmigła zapobiegającą kawitacji, okręty podwodne są bardzo trudne do wykrycia pod wodą, szczególnie w ich głównym obszarze operacyjnym, czyli na Morzu Bałtyckim. Konstrukcja kadłuba i kształt sterów bazujący na literze X zapewniają dobrą manewrowość łodzi podwodnej. Stery w kształcie litery X w połączeniu z dwoma sterami rufowymi zapewniają dużą manewrowość przy małych prędkościach blisko dna. Gotland jako pierwszy na świecie wyposażono w zautomatyzowany system kierowania walką podłączony do internetu. Pozwala to w pełni wykorzystać wszystkie tryby nawigacji i jednocześnie monitorować do 95 celów. Taki stopień automatyzacji pozwolił zredukować załogę do 28 osób.
Szwecja przygotowuje się do przystąpienia do NATO, osiągając ważny kamień milowy we wzmacnianiu swoich zdolności wojskowych. W kraju położono stępkę pod pierwszy od ponad 20 lat okręt podwodny, zwany HMS Blekinge. Czytamy w komunikacie prasowym producenta Saab Kockums. Mający długość 66 metrów i wyporność 1925 ton okręt, napędzany będzie trzema silnikami wysokoprężnymi o mocy 500 kW i trzema silnikami Stirlinga o mocy 65 kW. Maksymalna prędkość łodzi podwodnej osiągnie 26 węzłów. W silnikach Stirlinga prędkość zmniejsza się do 5-7 węzłów. Zapewnia to możliwość nieprzerwanego przebywania pod wodą przez 30 dni. W przedziale dziobowym łodzi podwodnej projektu A26 znajdują się cztery wyrzutnie torpedowe kalibru 533 mm z amunicją w postaci torped lub min. Przewiduje się także zastosowanie uniwersalnego przedziału na broń o długości 6 metrów. W dostępnej przestrzeni można umieścić rakiety Tomahawk lub dowolny inny system na życzenie klienta. Nawiasem mówiąc, Saab Kockums prowadzi negocjacje z Polską od 2017 roku. Firma może opracować dla tego kraju specjalistyczną modyfikację o określonych parametrach. Przejdźmy do prawdziwych gigantów, największych i najpotężniejszych atomowych łodzi podwodnych. Przekonajcie się sami, te swoiste, pływające drapacze chmur gotowe do zniszczenia ludzkości sięgają samego dna, latami nie wpływają do portów i potrafią zaskoczyć samym swoim istnieniem. Projekt 941 Aqua to podwodny katamaran-wieżowiec. Sześć największych okrętów podwodnych świata, znanych w mediach jako Tajfun, wyprodukowało Centralne Biuro Projektowe Rubina w latach 1981-1989, ale tylko jeden pozostał w służbie. Dziewięciopiętrowy okręt podwodny okazał się być bardzo drogi. Najbardziej uzbrojony okręt podwodny lat 80. pozostaje jednocześnie jednym z najcichszych, mimo swojej długości 173 metrów i wysokości 23. Dziewięciopiętrowy budynek ma średnio 25 do 30 metrów. Na zewnątrz Aqua to ogromna, ale dość zwykła łódź, jednak w środku znajduje się prawdziwy katamaran. Dwa wytrzymałe, tytanowe kadłuby, w jednym lekkim, zapewniły niezawodność konstrukcji i rozmieszczenie 20 rakiet balistycznych wystrzeliwanych salwą, co daje 200 głowic nuklearnych. Reaktory i wyrzutnie torpedowe znalazły się także w oddzielnych przedziałach. Pomimo swoich rozmiarów, Aqua charakteryzuje się rekordową pływalnością 40%, dzięki czemu z łatwością kruszy arktyczny lód o grubości do 2,5 metra. Ten atomowy okręt podwodny wyróżnia się także wygodnym zakwaterowaniem. Załoga pływa na ostatnim na wodzie TK-208 Dmitri Donskoj nawet przez 6 miesięcy bez przerwy, nazywając go pływającym Hiltonem. Pod każdym względem był to jeden z najambitniejszych radzieckich projektów wojskowych, wciąż oszałamiający swoją skalą. Aqua swoje drugie imię, Tajfun, zawdzięcza sekretarzowi generalnemu Komitetu Centralnego KPZR Breżniewowi. Tak przedstawił go delegatom kolejnego zjazdu partii i reszcie świata w 1981 roku, co w pełni odpowiadało jego potencjałowi. Łodzie klasy Ohio uzbrojono po zęby. Najsilniej wyposażony okręt podwodny na świecie posiada 24 rakiety balistyczne Trident II. Nawet Aqua ma ich mniej, bo wykorzystano tam nośniki podobne do tych lądowych. W Ohio postawiono na rozwiązania kompaktowe, zaprojektowane dla łodzi podwodnych. Kilka łodzi tej klasy otrzymało amunicję składającą się ze 154 rakiet manewrujących Tomahawk, co mogłoby wystarczyć na cały czas trwania ewentualnego konfliktu. Co więcej, głowice jednego tylko pocisku wystarczyłyby, aby całkowicie zniszczyć mały kraj. O dziwo, generuje hałas jedynie 102 decybeli, czyli nieco więcej niż grzmot. Dla statku podwodnego to mało, trudno rozpoznać taki dźwięk przy maksymalnym zanurzeniu Ohio, wynoszącym 550 metrów. Tworzone równolegle z Aquą Ohio okazało się znacznie bardziej obiecujące, tańsze i wielofunkcyjne. To jedyny okręt podwodny, który może wystrzelić rakiety, torpedy, pojazdy głębinowe lub wypuścić pływaków bojowych. Cichy kolos projektu 955 Borej. Najnowocześniejszy rosyjski okręt podwodny uzbrojony w 16 rewelacyjnych rakiet Buława na pierwszy rzut oka nie wydaje się szczególnie interesujący. To te łodzie zastąpiły okręty projektu 941, zachowując najlepsze cechy i redukując koszty.
Zamiast śmigieł wielopłatowych, typowych dla łodzi o napędzie atomowym, jednostki klasy Borej otrzymały pędniki strumieniowe, dzięki czemu ich poziom hałasu okazał się wyjątkowo niski, według szacunków nawet 5 razy niższy niż najcichszej łodzi klasy Szczuka B. Armatki wodne wsparte są na korpusie podzielonym na osobne przedziały, połączone ze sobą uszczelkami amortyzującymi. Powłokę gumową zastosowano również na powierzchnię samej łodzi. W połączeniu ze specjalnymi materiałami o niskim poziomie magnetycznym podejście to sprawiło, że łodzie typu Borej stały się ukrytym podwodnym światem, niewidocznym dla większości obserwatorów. Magazyn National Interest umieścił atomowy okręt podwodny projektu 955 w top 5 najbardziej śmiercionośnych i najpotężniejszych okrętów podwodnych świata. Podwodny delfin klasy Los Angeles. Wielozadaniowe atomowe okręty podwodne Los Angeles są znane każdemu, kto choć trochę ogląda wiadomości lub interesuje się wydarzeniami na świecie. Stały się bohaterami większości lokalnych konfliktów na Bliskim Wschodzie, wystrzeliwując rakiety manewrujące Tomahawk przeciwko Irakowi, Libii czy Syrii. Marynarka wojenna USA otrzymała rekordową liczbę tych łodzi, 62 jednostki w innych projektach okazały się liczbą nieosiągalną. W rzeczywistości Los Angeles stało się prekursorem nowej klasy wielofunkcyjnych łodzi atomowych we współczesnym tego słowa znaczeniu. Wykorzystuje się je w walce z innymi okrętami podwodnymi i okrętami nawodnymi wroga, prowadzeniu operacji rozpoznawczych, operacjach specjalnych, transporcie sił specjalnych, przeprowadzaniu precyzyjnych uderzeń na cele naziemne oraz w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Aby to zrobić, łódź może rozwinąć pod wodą prędkość 64 km na godzinę, co okazuje się rekordem wśród okrętów tych rozmiarów. Reaktory wymienia się raz na 42 lata, więc Los Angeles to prawie wieczna jednostka, jak na standardy floty łodzi podwodnych. Projekt 949A Antei. Projekt 949 stał się szczytem i końcem rozwoju wysoce wyspecjalizowanych okrętów podwodnych tworzonych w Federacji Rosyjskiej, służących niszczeniu największych okrętów nawodnych, lotniskowców, chronionych nie tylko przez statki pomocnicze, ale także dużą liczbę samolotów. Inżynierowie rozwiązali ten trudny problem doskonale. Odległość 3,5 metra między lekkimi i wytrzymałymi kadłubami Anteja zapewnia znaczną rezerwę wyporu do 30% i ochronę przed podwodnymi eksplozjami. Przypadkowy wybuch torpedy nie unieruchomi łodzi. Łodzie tego typu wyposażono w 72 naddźwiękowe rakiety przeciwokrętowe P-800 Onyx lub 24 rakiety przeciwokrętowe P-700 Granit. To dla nich zaprojektowano rakiety hipersoniczne Zircon, które stały się horrorem oceanów. Uważa się, że nie ma jeszcze przed nimi skutecznej obrony. Seawolf to seria szturmowych okrętów podwodnych czwartej generacji amerykańskiej marynarki wojennej. Seawolf stał się przykładem rewolucyjnego projektu i technologii amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Ta łódź podwodna wydaje się najbardziej złożonym urządzeniem technicznym na Ziemi. Tysiące pracowników budowało ten okręt przez 10 lat. Amerykańska załoga szkoliła się latami, aby móc popłynąć na pokładzie tej jednostki. Dla zyskania tytułu Pana Mórz ten okręt podwodny przeszedł bardzo trudną ścieżkę szeregu surowych testów morskich i weryfikacji najnowszych osiągnięć. Seawolf powstał w odpowiedzi na pojawienie się we flocie radzieckiej nowej generacji okrętów podwodnych projektu 970 Pike B i miał zastąpić okręty podwodne klasy Los Angeles. Głównym zadaniem postawionym przed projektantami było radykalne zmniejszenie poziomu hałasu łodzi. Osiągnięto to poprzez zastosowanie nowej generacji powłok dźwiękochłonnych i rezygnację ze śmigła na rzecz opracowanego w Wielkiej Brytanii układu napędu strumieniowego dla okrętów podwodnych klasy Trafalgar. Łodzie wyposażono w nowoczesny sprzęt detekcyjny, a maksymalna prędkość pod wodą wynosi 64 km na godzinę, cicha do 37, maksymalna głębokość zanurzenia to 600 metrów. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!